Picasso. Picasso, cała seria. Jakiś bohomazów pędzlem czarnym. Nazywa się to Życie Picadora. Picadora, czyli ten toreador, który z bykami walczy i ma pikę. A ta pika to jest ten oszczep, którym on dobija. Nazwy takie jak Picador i dwie kobiety, Picador i kobieta, Picador przy stole, daje narzutkę, scena z korydy. No i tu jest faktycznie Picador i dwie laski najarane dla niego. Tutaj laska, która czeka na część pieniędzy, które on zarobił, ryzykując swoje życie. Tutaj stary Picador, który tłumaczy młodemu, jak ma nie zginąć. No, tutaj byka chce pogonić i Picador z oszczepem na koniu. Tutaj jakiś 22 sierpnia 52 rok, no też ciekawe. Picador na koniu i byk atakujący. Tutaj koń sobie wbiega. No nie galopuje chyba, idzie, żeby walczyć. Tam krew cieknie z końca piki i byk czeka na śmierć. Śmierć, tak jak tutaj już z zaciukami. A tutaj czarownica z tyłu. Nos ma okrutny, wesoły Picador, bo przeżył. Laseczka tańczy. To też jakaś śmierć, tu na Golasa. Picador siedzi. Tutaj życie przemina. Młoda laska na Golasa, cyce jak donice. A ta lata temu była taka. A teraz już staruszka. Toreador przyszedł, popatrzył. Inny toreador siedmiu. Nieogolona kobitka. Pod pachami ma nieźle, cyce jak donice. No i toreador na Golasa. A tam już czeka następny. No, kobitka też chce jak donice. Włoski łonowe. Tu koleżanki ubrane. Tutaj to jakaś kamasutra. Kamasutra. Tu zdziwiony. Toreador stoi. A tu koniec toreadora. Uderzony. Toreador, no, ciekawie malował, znudzeni życiem. Do nas.